Senacie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała jednogłośnie została przyjęta. To jest w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Rybnicach i Komisji Stałej Rady Miejskiej w Rybnicach na 2012 rok. Proszę o opinię poszczególne komisje. Panie Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje do zgłaszania wniosku o uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałej Rady Miejskiej w Rybnicach na 2012 rok. Dziękuję. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje do zgłaszania wniosku o projektu uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do tej uchwały? Jeżeli nie, przystępuję do jej czytania. Uchwała nr 18/120/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Rybnicach i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Rybnicach na 2012 rok. Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała jednogłośnie została podjęta. Szanowni Państwo, ponieważ nie uchwaliliśmy powołanie Młodzieżowej Rady, ja mam propozycję, prośbę w zasadzie do Panów Przewodniczących Komisji, żeby na najbliższe komisje wprowadzić ten punkt do obrad komisji, byśmy mogli spokojnie jeszcze podyskutować i po prostu tam doprecyzować pewne rzeczy, by niedługo można było jeszcze tę sprawę, powiedzmy, tutaj na forum Rady poruszyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja jeszcze mam jedno takie krótkie wystąpienie, ponieważ wczoraj w tych kuluarach panem Władzim Olszówką dyskutowaliśmy o remontach. Ja chciałem się zapytać pani burmistrz, bo tutaj pan zarzucił mi, że ja pewnej rzeczy nie wiem. Co się dzieje z termomodernizacją zalasowej i z remontem budynku w środku? Bo tu Władzim mi mówi, że ponad coś ten wniosek upadł gdzieś. Czy to jest prawda? Żeby w razie czego tego, żeby ktoś znalazł pieniądze i dał na remont. Tak, prawda jest. Na razie wniosek upadł. Złożyliśmy odwołanie i czekamy na decyzję. Prawdopodobnie będzie przy tym. Też będę po spotkaniu z wojewodą widziała. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja wracając do tego, co zapowiadałem, ten mój wniosek, chciałem zapytać pana radcę prawnego, czy taka forma, że subwencja na ucznia jest dopuszczalna, czy Rada może coś takiego ustalić? Że jest subwencja dopuszczalna. Ale nie subwencja, tylko dotacja. Ale może dotacja z tym nie, to co jest, to jest, o czym ja mówię. Przykro mi, w tej chwili no, nie mogę panu odpowiedzieć, ponieważ ja jakby szczegółowo nie analizowałem tego projektu. Pani mecenas podpisała się pod nim, trudno mi w tej chwili kwestionować, tak więc ja może skonsultuję i wtedy na najbliższej sesji udzielę panu. Dziękuję. Zatem no cóż, nie mogę tego wniosku składać, byłoby to bezsensowne. Natomiast mam taką, nie wiem, to trudno mówić o wniosek, ale prośbę, można tak to sformułować, ponieważ pani burmistrz była wywołana do tablicy, żeby przygotować formę jakiejś oszczędności, to możemy teraz poszczególne komisje wypracowały następne wnioski. Komisja Gospodarcza, Komisja Oświaty, jak szukać oszczędności? Bo jeżeli zalasowa nie dostanie na remont tych pieniędzy, to musimy niestety, ale sami sobie pomóc. I również Lubcza by sobie sama pomogła, gdyby przeszła moja propozycja dotacja na ucznia, bo wtedy Lubcza mają 300 tysięcy rocznie, to sobie sama zrobi salę i szkołę i wszystko. Tak? No, dziękuję bardzo. Ja może w międzyczasie, jeśli tu będą jeszcze jakieś sprawy czy głosy. Ja może jeszcze w tej sprawie. Myślę, że rozpatrzona demodernizacja będzie pozytywnie
panie radny. Mam taką nadzieję, że jak się dzwoniłam w tej sprawie, jest to na dobrej drodze. Natomiast jeszcze jest jedna iskierka nadziei w tym wszystkim, w tej ciężkiej sytuacji gminy, że rząd wypracuje na wniosek Związku Nauczyciela Polskiego i postulatów nauczycieli, żeby do szkół poniżej 50 uczniów dawać 1,5 raza subwencji. Może dojdziemy do tego, że będzie łatwiej, skończę to dobrze, że będzie łatwiej i wtedy nie musimy takich dylematów moralnych rozpatrywać. Ale powtarzam jeszcze raz, jako burmistrz gminy nic nie robię wbrew mieszkańcom, ponieważ zostałam poproszona o przygotowanie, rozmowy prowadziłam z panią dyrektor Cieślikowską, chciałam jak najlepiej dla uczniów tej miejscowości, jak najlepszy w moim mniemaniu pedagoga wariant i najbardziej bezpieczny. Natomiast co państwo zrobiliście, będziemy obserwować dalej. Może będą nowe ustawy rządowe, może się zmieni cokolwiek, może przeliczenie się liczy. Życzę sobie i państwu, żeby było łatwiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko panie przewodniczący chciałem się zapytać, czy jest, bo jest subwencja oświatowa i jest tak zwana subwencja jeszcze wyrównawcza dla małych szkół oświatowa. Czy to jest prawda? W tej chwili. Czy jest, no, nie potrafię odpowiedzieć. Czy jest oświatowa i jest wyrównawcza dla małych, w związku z małymi szkołami? Było wyłączone, że jest subwencja tylko oświatowa. Bo w materiałach jest... To są plany. Plany, plany. Tak. Wiem, w materiałach, któreśmy mieli, bo to cały czas wokół tego się toczy, w subwencji ogólnej była zaznaczona jeszcze subwencja wyrównawcza jakaś, tak? I to troszkę wprowadziło, ale myślę, że na komisji, na komisjach było to tłumaczone, że jest subwencja tylko oświatowa, jeżeli nie, proszę mnie poprawić. Ja panie przewodniczący, może powiem tak, mam tutaj uchwałę budżetową, bo przyjęta uchwała budżetowa. I tutaj w uchwale budżetowej po stronie dochodów jest zapis o subwencjach. Już mam się tam, w której stronie to jest. Chociaż to jest dość szczegółowe, więc tego tutaj nie rozstrzygniemy, natomiast myślę, że w najbliższym czasie osoba odpowiedzialna się do tego odniesie. Szanowni Państwo, ponieważ nie uchwaliliśmy powołanie Młodzieżowej Rady, ja mam propozycję, prośbę w zasadzie do panów przewodniczących komisji, żeby na najbliższe komisje wprowadzić ten punkt do obrad komisji, byśmy mogli spokojnie jeszcze podyskutować i po prostu tam doprecyzować pewne rzeczy, by niedługo można było jeszcze tę sprawę, powiedzmy, tutaj na forum Rady poruszyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja jeszcze mam jedno takie krótkie wystąpienie, ponieważ wczoraj w tych kuluarach panem Władzie Morszczówką dyskutowaliśmy o remontach. Ja chciałem się zapytać pani burmistrz, bo tutaj pan zarzucił mi, że ja pewnej rzeczy nie wiem. Co się dzieje z termomodernizacją zalasowej i z remontem budynku w środku? Bo tu Władzie mi mówi, że ponoć coś ten wniosek upadł gdzieś. Czy to jest prawda? Żeby w razie czego jak tego, żeby ktoś znalazł pieniądze i dał na remont. Tak, prawda jest. Na razie wniosek upadł. Złożyliśmy odwołanie i czekamy na decyzję. Prawdopodobnie będzie przy tym. Też będę po spotkaniu z wojewodą widziała. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja wracając do tego, co zapowiadałem, to mój wniosek. Chciałem zapytać pana radcę prawnego, czy taka forma, że subwencja na ucznia jest dopuszczalna, czy rada może coś takiego ustalić? Że jest subwencja dopuszczalna. Ale nie subwencja, tylko dotacja. Podział dotacji z tym gminy. To co jest? To jest o czym ja mówię. Przykro mi w tej chwili nie mogę panu odpowiedzieć, ponieważ ja jakby szczegółowo nie analizowałem tego projektu. Pani mecenas podpisała się pod nim, trudno mi w tej chwili kwestionować, tak? Więc ja może skonsultuję i wtedy na najbliższej sesji udzielę panu. Dziękuję. Zatem no cóż, nie mogę tego wniosku składać, byłoby to bezsensowne. Natomiast mam taką
Ja wiem, to trudno być o wniosek, ale prośbę, można tak to sformułować. Ponieważ pani burmistrz była wywołana do tablicy, żeby przygotować formę jakiejś oszczędności, to możemy teraz poszczególne komisje wypracowały następne wnioski. Komisja Gospodarcza, Komisja Oświaty, jak szukać oszczędności. Bo jeżeli za osoba nie dostanie na remont tych pieniędzy, to musimy niestety, ale sami sobie pomóc. I również Lubcza by sobie sama pomogła, gdyby przeszła moja propozycja dotacja na ucznia, bo wtedy Lubcza mają 300 tysięcy rocznie, to sobie sama zrobi salę i szkołę i wszystko. Tak? Dziękuję bardzo. Ja może w międzyczasie, jeśli będą jeszcze jakieś sprawy czy głosy. Ja może jeszcze w tej sprawie. Myślę, że rozpatrzona ta modernizacja będzie pozytywnie, panie radny. Mam taką nadzieję, że jeśli dzwoniłam w tej sprawie, jest to na dobrej drodze. Natomiast jeszcze jest jedna iskierka nadziei w tym wszystkim, w tej ciężkiej sytuacji gminy, że rząd wypracuje na wniosek Związku Nauczyciela Polskiego i po status nauczycieli, żeby do szkół poniżej 50 uczniów dawać 1,5 razy subwencji. Może dojdziemy do tego, że będzie łatwiej, skończę to dobrze, że będzie łatwiej i wtedy nie musimy takich dylematów moralnych rozpatrywać. Ale powtarzam jeszcze raz, jako burmistrz gminy nic nie robię wbrew mieszkańcom, ponieważ zostałam poproszona o przygotowanie, rozmowy prowadziłam z panią dyrektor Cieślikowską, chciałam jak najlepiej dla uczniów tej miejscowości, jak najlepszy w moim mniemaniu pedagoga wariant i najbardziej bezpieczny. Natomiast co państwo zrobiliście, będziemy obserwować dalej. Może będą nowe ustawy rządowe, może się zmieni cokolwiek, może przeliczenie się liczy. Życzę sobie i państwu, żeby było łatwiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko panie przewodniczący chciałem się zapytać, czy jest, bo jest subwencja oświatowa i jest tak zwana subwencja jeszcze wyrównawcza dla małych szkół oświatowa. Czy to jest prawda? W tej chwili. Czy jest, no, nie potrafię odpowiedzieć. Czy jest oświatowa i jest wyrównawcza dla małych w związku z małymi szkołami? Było chyba tłumaczone, że czy jest subwencja tylko oświatowa. Bo w materiałach jest. To są plany. Plany. Tak. Wiem, w materiałach, któreśmy mieli, bo to cały czas wokół tego się toczy, w subwencji ogólnej była zaznaczona jeszcze subwencja wyrównawcza jakaś, tak? I to troszkę wprowadziło, ale myślę, że na komisji, na komisjach było to tłumaczone, że jest subwencja tylko oświatowa, jeżeli nie, proszę mnie poprawić. Pani mówiła, że nie ma dobrze. Ja, panie przewodniczący, może powiem tak, mam tutaj projekt uchwały, znaczy uchwałę budżetową, bo przyjęta uchwała budżetowa. I tutaj w uchwale budżetowej po stronie dochodów jest zapis o subwencjach. Już mam się tam, w której stronie to jest. Chociaż to jest dość szczegółowe, więc tego tutaj nie rozstrzygniemy, natomiast myślę, że w najbliższym czasie osoba odpowiedzialna się do tego odniesie.